Do pożaru doszło we wtorek 25 minut po godzinie 23. Niewielki ogień wydobywał się z rozdzielni skrzynki elektrycznej znajdującej się na korytarzu na drugim piętrze oddziału pulmonologii w Limanowskim Szpitalu. Była to główna rozdzielnia dla tej kondygnacji. Tam rozpoczął się pożar i tam stamtąd wydostawały się największe ilości dymu. Pozostałe pomieszczenia czy elementy znajdujące się w obiekcie szpitala nie paliły się. Na miejscu pojawiła się straż pożarna, policja i oczywiście karetki pogotowia. Akcja ratowniczo-gaśnicza trwała 2 godziny. Trzeba było również ewakuować pacjentów z 2 oddziałów pulmonologicznego i paliatywnego. Te osoby chodzące zostały przeprowadzone na SOR, a osoby leżące zostały przewiezione lub przeniesione na szpitalny oddział ratunkowy, skąd szpital już rozlokował tych pacjentów na innych oddziałach. Część pacjentów jest w tej chwili była w stanie w miarę stabilnym i jest przygotowywany w tej chwili w trakcie kilka wypisów. Rodziny zabiorą pacjentów do domu. Jeśli będą wymagali tego, to za jakiś czas, wtedy kiedy my wrócimy na swoje, po prostu już na swój oddział, to będziemy ich mogli z powrotem przyjąć. Oddział pulmonologiczny został oddany do użytku 2 tygodnie temu. Trwały na nim jeszcze prace kosmetyczne. Za wcześnie jest, aby szacować straty. Jedno jest pewne, pacjenci nie szybko wrócą na te oddziały. Tak naprawdę dzięki pracownikom szpitala, jak również wszystkim służbom, które brały udział, więc Straży Pożarnej, Policji, a zwłaszcza, tak jak mówię, zaangażowaniu pracowników szpitala, pielęgniarek, lekarzy. Proszę powiedzieć, jak wygląda miejsce, w którym doszło do pożaru? Miejsce wygląda tak jak po pożarze, czyli pomieszczenia są okopcone. To pierwszy w historii szpitala przypadek, kiedy wybuchł w nim pożar. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Tutaj był dla nas korzyść w tym nieszczęściu, że stało się to w tym skrzydle bocznym, można było ewakuować do głównej części szpitala, bo w odwrotnym przypadku trzeba było ewakuować szpital poza, do innych pomieszczeń, do innych budynków. Na miejscu dzisiaj pracują technicy, którzy ustalają przyczyny i badają okoliczności wczorajszego zdarzenia. Proszę powiedzieć, na czym polega zabezpieczanie tych wszystkich faktów i dowodów? Przede wszystkim trzeba się skupić na dokumentacji fotograficznej i opisowej każdego miejsca, które jest związane z tym wczorajszym zdarzeniem. Józef Budacz, TV28.